Zaprosiliśmy Państwa dzisiaj na finał projektu pod nazwą Instalacja historyczno-edukacyjna 1938-1945. Historia prawdziwa. Projekt ten jest współfinansowany przez Gminę Miejską Turek oraz Powiat Turecki, za co bardzo serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi oraz Panu Staroście. Instalacja, którą Państwo zaraz wezmą udział, została oparta i zbudowana w formie dioramy. Chcemy Państwa przenieść kapsułę czasu do okresu II wojny światowej, do miejsc i wydarzeń, w których wzięli udział nasi dziadkowie, czyli do kampanii wrześniowej, do napaści Niemiec na Polskę, do czasów po 17 września, kiedy Polska została zaatakowana przez Związek Radziecki. Przenieść Państwa do pomieszczeń, gdzie nasi dziadowie byli katowani przez NKWD i przez Gestapo. Chcemy też Państwu pokazać obrazy z Powstania Warszawskiego, ale także z obozów koncentracyjnych i pokazać Państwu emocje, jakie towarzyszyły tamtym czasom i tamtym ludziom. Hans! Chodź no tutaj! Co jest? Otwórz bramę! Transport przyjechał! Do środka! Dalej, dalej! Ulica Złota 22. Klaus! Mam coś dla ciebie. Rudy. Zośka. Ty kto tam jeszcze był? Nie chcesz mówić. Wszystko mi śpiewasz. Wszystko mi śpiewasz. Odsunąć się! No dalej, jedz! Walizki tutaj! Dalej, dalej! I do szeregu! Transport dzieci jest tam! Rozbierać się! Rozbierać się, powiedziałem! Do środka! Jazda! Ruchy, ruchy, dalej! Do środka! Nazwisko. Jaki kraj, Igor Dyslesal? Jaki kraj? Za Polskę. Za wolną Polskę. Polski nie ma!
No jestem pod ogromnym wrażeniem tej inscenizacji, którą tutaj przygotowało Stowarzyszenie Przystań. Zresztą Stowarzyszenie już nie pierwszy raz potrafi nas wnieść w inny wymiar i jednocześnie zszokować, bo to naprawdę robiło duże wrażenie i myślę, że to powinna być dla nas nie tylko lekcja historii, ale lekcja przyszłości, jak nie powinniśmy postępować, żeby się to znowu nie powtórzyło. 180. rocznica wybuchu II wojny światowej i w pewnym sensie taka klamra spinająca podsumowanie tych wszystkich wydarzeń. My na szczęście możemy to znać tylko z kart historii i właśnie z takich inscenizacji. Natomiast jeszcze żyje to pokolenie, które niestety tego doświadczyło osobiście. I to, co u nas na pomniku jest napisane nigdy więcej wojny, nabiera tego właściwie innego wymiaru. Do tej pory zawsze jak patrzyłem, no to wiadomo, nigdy więcej wojny, zawsze był to hasło było tutaj. Teraz patrząc na to, co tutaj mogłem też zaobserwować i zarówno u młodych osób i u osób starszych, no jest pewna refleksja, która tak naprawdę nabiera innego wymiaru, jeżeli chodzi o to hasło. Nie!